Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał PykPaw. Ponownie jestem w Przemyślu, tym razem, żeby odbyć rozmowę z bardzo ciekawym człowiekiem, polskim fajkarzem robiącym fajki z gliny. Także zapraszam Was na rozmowę z Markiem Parolem. Przed Wami Marek Parol. Cześć, witam Was wszystkich. Ja przede wszystkim dziękuję za możliwość odbycia tej rozmowy. Jest to dla mnie naprawdę zaszczyt, że mogę porozmawiać z fajkarzem, który jako nieliczny w Polsce robi fajki z gliny. Więc zanim przejdziemy do kwestii fajek glinianych, chciałem się zapytać, skąd Twoje zainteresowanie gliną i takim szeroko pojętym rękodziełem? Skąd? To jest dawne historie bardzo. To wszystko polegało na tym, że ceramika, zacząłem od porcelany. Interesowała mnie porcelana jako historia porcelany. Czytałem taką książkę na temat historii porcelany. To rzeczywiście fascynująca historia, prawie że sensacyjna. I próbowałem naśladować starych mistrzów. Wiedziałem, że to jest trudne, dlatego że porcelana to jest najbardziej wyrafinowany jakby ceramiczny wyrób. On wymaga wypału w temperaturze około 1400 stopni. Poza tym materiały i skład tej porcelany jest też dosyć skomplikowany. Ale jednak udało mi się zdobyć masę porcelanowych z Śmielowa. I tą metodą, którą przeczytałem, którą się nauczyłem z podręczników, zrobiłem pierwsze figurki. To były figurki szopkowe, potem robiłem figurki szachowe z porcelany. Oczywiście nie byłem w stanie sam wypalić tego, dlatego woziłem je do Ćmielowa. Po wykonaniu tych wyrobów zawoziłem do Ćmielowa. Tam w jakiś sposób rewanżowałem się tym, którzy mi to wypalali. I tym sposobem uzyskiwałem biskwity porcelanowe. Biskwity, czyli nieszkliwione wyroby porcelanowe. One w przybliżeniu mają wygląd marmuru. Jest to ładny wygląd i to od tego się zaczęło. No a potem rozszerzyłem swoją działalność na glinę zwykłą i wykonałem swoje własne piece, dzięki czemu stałem się zupełnie niezależny, a więc sam wykonywałem zarówno formy, przygotowywałem sobie glinę, już wtedy nie byłem zdany na glinę porcelanową, a jedynie na gliny tutaj lokalne. No, robiłem badania takie jakby powiedzmy sobie geologiczne w okolicy. Wszystkich uczniów swoich angażowałem do tego, żeby z okolic, w których mieszkają, przywozili mi glinę i tym sposobem znajdowałem pewne rodzaje glin, które nadają się właśnie do moich celów, a chodzi tu o glinę tłustą. Przede wszystkim glina tłusta nadaje się do odlewania. Zresztą do formowania plastycznego też glina powinna być tłusta. Gliny tłuste łatwo jest rozpoznać po tym, że jeżeli zrobimy z gliny wałeczek i go zginamy, to w tym momencie on nie pęka na obwodzie. Natomiast gliny chude, no od razu po zgięciu następuje tam spękania i to jest taki objaw, że ta glina mało będzie nadawać się do odlewania. No właśnie, jak to się stało, że z ogólnej pojętej ceramiki zacząłeś robić fajki. No już jesteśmy na ty. Już przeszliśmy na ty. Przeszliśmy, poza kadrem. Dokładnie. Dlaczego? No, mieszkam w Przemyślu. To jest już uzasadnienie samo. No, zainteresowanie ceramiką. A przy okazji, ja już ci opowiadałem wcześniej o tej historii, że miałem znajomego, który produkował w latach 90. tamtego wieku. Ciebie jeszcze nie było na świecie prawdopodobnie. Z tego, co pamiętam, nie. No, to wtedy on produkował doniczki. Doniczki na Placu Konstytucji, w samym centrum Przemyśla, w piwnicy, zainwestował. To był po tych rewolucjach całych naszych. Wszyscy nas namawiali, weźcie sprawy w swoje ręce. Każdy szukał jakichś biznesów, niektórzy tam hodowali pomidory. A on postanowił wypalać doniczki. Zakupił piec, potężny piec, taki, że we dwójkę byśmy weszli spokojnie do tego pieca, elektryczny. On był zrobiony z szamoty.
Teraz się nie robi takich pieców w ogóle, dlatego że szamota jest bardzo ciężka, ona bardzo długo się ogrzewa. No i jeden wypał tych doniczek, jego trwał, pamiętam, że prawie 2 doby. Tyle samo trwało stygnięcie, no, a sama wartość tych doniczek była niewielka. Wtedy też doniczki plastikowe zaczęły w Polsce dominować i za chwilę zrobiły się wszechobecne, a on przestał mieć rację bytu, dlatego że... I wtedy właśnie pomyślałem sobie, że taka jedna doniczka zawiera tyle gliny, czyli można czegoś mniejszego i czegoś bardziej wartościowego z tej gliny zrobić. No i to oczywiście nasunęły mi się fajki. Który to był rok? To myślę, że to były lata 80, 90, powiedzmy sobie, tamtego wieku. Dobrze, to już żyłem wtedy. Wtedy żyłeś. No, to załóżmy. No, jeszcze mało byłeś kumaty. Tak, jeszcze nie paliłem fajki. Jeszcze nie paliłeś wtedy, tak. Ale takim bodźcem podstawowym to było to, że poznałem braci Walatów, Michała i Mietka. I u Mietka pamiętam, nie wiem, jakim sposobem u nich byłem, jakaś impreza była wtedy. I pamiętam, jak Mieciu opowiadał o pracy u Ludwika Swobody. To były jeszcze dawne czasy, takie przedwojenne, w których to tam jeszcze majster znaczył bardzo wiele. Tam były czeladnicy, wyzwalanie się. Przybliżysz tak bardzo krótko widzom, kim był Ludwik Swoboda? Ludwik Swoboda był jakby takim prokursorem fajek w Przemyślu. W zasadzie od niego to był taki główny trzon, od którego zaczął się Walat, był jego Walaci byli jego uczniami, a następnie no, wszystkie pokolenia, Filarów, Kulpińskiego, to wszystko jest cały jakby w linii genealogicznej od Ludwika Swobody pochodzi. No i teraz, jak opowiadał, pamiętam, że wtedy Mieciu Walat opowiadał w ten sposób, że jaki dobry był majster, bo kiedyś pamiętam, że mówi, że coś na zimę buty mu się zdarły, to były ciężkie czasy, mówi, i majster, wyobraź sobie, Marek, on mi kupił buty, dostałem od majstra buty normalnie na zimę, jak ja byłem szczęśliwy. Poza tym oni wszyscy wykonywali u Swobody pracę, w zasadzie jego projekty. Natomiast jeden dzień był taki, to było przed świętami, w którym każdy uczeń, czy każdy ten pracownik miał prawo wykonać własną fajkę. Własną fajkę, własny model. I nagrodą było to, że potem ten model mógł być realizowany przez cały rok. To nie było to, że on dostawał za to pieniądze. To była wielka satysfakcja, że został dopuszczony do możliwości projektowania kształtu fajki. No i to po tych opowieściach tak to już byłem zdecydowany na to, że no na pewno zajmę się tą fajką. Tym bardziej, że no, poznałem tą technologię ceramiki dosyć dobrze. Miałem takiego kolegę Krzysia Solińskiego, starsi fajkarze, fajczarze wiedzą, znają go też z Bydgoszczy, on już nie żyje. On był bibliofilem, pisał też książki i między innymi razem interesowaliśmy się ceramiką. On mi wysyłał ksera wszystkich materiałów, jakie tylko gdziekolwiek mógł zdobyć na temat ceramiki. Mało z tego, wysyłał mi takie pliki za każdym razem, mniej więcej 2 razy w tygodniu i każdy plik był opatrzony komentarzami jego. Znaczy, że wszystko czytał. To nie było tak, że wysyłał mi tylko materiały. Po prostu wspólnie żeśmy się tym pasjonowali. No i mam, powiem szczerze, chyba nie przesadzę, ale jeden z większych zbiorów właśnie tej literatury związany jest z ceramiką. I to nie tylko ceramiką, powiedzmy sobie, artystyczną, ale też kafle, doniczki, jakieś te wszystkie inne płytki naścienne, czy te wszystkie wyroby garncarskie. To wszystko nas interesowało, szczególnie pod kątem technologii. No właśnie, wspomniałeś już chwilę temu o różnych o rodzajach glin, jakie są najlepsze do wypalania, do ceramiki. Chciałem, żebyś ten temat trochę pociągnął właśnie w kontekście wypalania i tworzenia fajek glinianych. Mianowicie nie tylko jaka jest najlepsza glina, ale ty konkretnie skąd ją pozyskujesz? Czy ty ją kupujesz, czy ty jej szukasz? Jak to wygląda u ciebie aktualnie? Aktualnie kupuję. Aktualnie już doszedłem do tego, że nie badam, nie szukam, nie kopię. Natomiast wcześniej praktycznie to była moja pasja, odszukiwanie ciekawych glin. Pamiętam, że sąsiad tutaj, taki rudnik, kopał fundamenty i kiedyś patrzyłem na pewnej głębokości, zobaczyłem glinę tą tłustą. Od razu wizualnie mi się spodobało. Tłustą glinę?
Tłustą glinę łatwo rozpoznać, dlatego że ona jest taka świecąca. Jak łopatą się na przykład przejedzie przez tłustą glinę, ona się robi taka jakby świecąca. Czasami masz doświadczenie, że chodzisz gdzieś po jakiejś glinie i ta glina tak jakby w gumakach był, to nie możesz wyrwać nogi z tej gliny. Im bardziej jest glinista, tym bardziej ona jest tłusta. A właśnie, dlaczego ta tłustość jest pożądana w przypadku wypalania? Dlatego, że podczas, nawet nie w przypadku wypalania, w przypadku wypalania to jest nawet pewnego rodzaju wada, natomiast w przypadku chodzi o to, że plastyczna glina dłużej można ją urabiać niejako. W przypadku odlewania gliny chude za chwilę poznacie technologię robienia tego metody odlewania, ale zobaczycie, że w tym momencie glina musi być tłusta, żeby była zwarta, żeby mogła tworzyć warstwę przy gipsie jakby twardą i zwięzłą. Glina, która zawiera piasek, która jest chuda, ona się rozpada w takim momencie. No tak, to jest dość istotne przy fajkach glinianych, które jak wiemy lubią się rozpaść. No lubią się, najlepszej okazji. Podobno to taką jest zasadą, że fajka gliniana ma tę zaletę właśnie, że jak spadnie, to już nie trzeba się schylić. To jest jedna z tych takich zalet tej fajki. Ja słyszałem poniekąd głosy, że do tworzenia fajek glinianych są takie głosy. Najlepszy efekt można uzyskać, kiedy się miesza różne rodzaje glin. Z tego, co rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, ty twierdzisz, że no nie do końca tak powinno być, więc chciałem, żebyś to uzasadnił też powiedział, w jaki sposób ty uzyskujesz odpowiednią konsystencję, twardość gliny. Proste uzasadnienie. Uzasadnienie w Bochni. Pamiętam, że kiedyś jeździłem do Bochni, tam akurat kopalnia gliny takiej, powiedzmy garncarskiej. Garncarze wszyscy się tam zaopatrywali i każdy garncarz niczego nie dodawał do tej gliny. Dodatki do gliny, owszem, są potrzebne, jeżeli mówimy o porcelanie, porcelicie, powiedzmy fajansie, to są już bardziej szlachetne formy, formy gliny, które wymagają dodatków. Natomiast z tego, co wiem, wszystkie gliny, które były używane w historii do tworzenia fajek, one były czystą kopaliną, po prostu tylko i wyłącznie odpowiednio przygotowaną. A jak się przygotowuje glinę, to każdy, ja mam nadzieję, że ktoś z was może po tym wywiadzie zainteresuje się i sam spróbuje zrobić sobie dobrą glinę. Najlepszą glinę nawet się... można ją samemu wykopać. Oczywiście, można samemu wykopać, ale wykopanie samej gliny to nie wystarczy. Dlatego, że rzadko się zdarza, żeby ona była na tyle dobra, żeby można było bezpośrednio z nią pracować. Kolejność czynności jest następująca. Glinę rozpuszczamy w wiadrze, na przykład w jakimś pojemniku. Oczywiście im bardziej tłusta glina, tym gorzej się ją rozpuszcza. Glina, która zawiera piasek, łatwo się rozpuszcza i łatwo uzyskać z niej szlam gliniany, czyli taką jakby konsystencję śmietany. Natomiast jeżeli glina jest tłusta, to w tym momencie ona się robi, ona jest niezwykle trudna do rozprowadzenia. Trzeba bardzo długo mieszać ją albo mieszadłem, no też można ręcznie, ale w efekcie uzyskuje się wtedy bardzo taką płynną, jakby czekoladową masę, która jest w konsystencji śmietany i tą masę trzeba przecedzić przez przez sito. Dlatego, że zawsze w glinie naturalnej znajdują się tam jakieś odłamki, jakieś kamyczki, piasek albo coś. Jeżeli przecedzimy to, dalej mamy płynną glinę i tą płynną glinę trzeba wylać na przykład na jakąś płytę gipsową, płytę zrobioną z pustaka ceramicznego, ale suchego, nie? W tym momencie ten pustak zacznie ciągnąć wodę z tej gliny, prawda? Z tej rzadkiej gliny i na pustaku zostanie jakby warstwa takiej powiedzmy ciastowatej mazi, którą potem się też to nie wystarczy, wtedy ją się bierze i uderza się nią, można nią uderzać jakimiś tam wałkami, niektórzy rzucali nią o beton, prawda, wielokrotnie. W tym momencie ona doznaje homogenizację i po jakimś tam czasie staje się coraz to lepsza. Zatem znaną rzeczą jest to, że gliny garncarskie, one były przechowywane i homogenizowane przez zimę. Garncarze wykopywali gliny, a następnie składowali je w kopcach, tak żeby ona podlegała zamrażaniu, rozmrażaniu przez wiele lat. W tym momencie im częściej ten proces następował, tym glina była bardziej, powiedzmy sobie, nadająca się do tych prac, bardziej tłusta się robiła, a więc lepsza. Że tak rozumiem. No właśnie, teraz chciałem przejść do takiej kwestii, bo wielu naszych widzów być może sama by chciała zacząć teraz robić fajkę glinianą, ale część z nich może nie będzie chciała wziąć łopaty i pójść za dom, zwłaszcza jak mieszka w bloku, ale może wpaść na pomysł, żeby kupić glinę samoutwardzaną. Można? Nie można.
Można kupić, wszystko można. Tak samo można jeść grzyby trujące, ale to nie polecam raczej. Tak. Natomiast chodzi o to, że ta glina samoodtwardzalna, no wiem, że w Astrze pracowałem kiedyś, w Astrze, zresztą wprowadzałem glinę ceramiczną jako swój pomysł racjonalizatorski w Astrze i do tej pory ona się tam sprzedaje. Natomiast glina samoodtwardzalna zawiera alkohol poliwinylowy jako utwardzacz, no jest to już chemia, trzeba sobie zdać z tego sprawę. Przy wypalaniu w wyższej temperaturze, no ona się rozpada jednak mimo wszystko. I to nigdy nie będzie ceramiką. Ta glina samoodtwardzalna nigdy nie będzie ceramiką, dlatego że definicja ceramik to jest nie tylko ulepiona z gliny przedmiot, ale on musi dopiero poddany być w obróbce cieplnej i dopiero w pewnych temperaturach uzyskuje się ceramikę. Ale ta glina też ma jakieś takie nieprzyjemne właściwości, że tam ma jakieś dodatki, tak? No mówię, alkohol poliwinylowy musi mieć pewne dodatki. Nie polecałbym ją do... Nie jest to wyrób naturalny, prawda? Owszem, można spróbować, można zrobić, natomiast no, nie jest to... Temperatura palenia tytoniu wbrew pozorom jest bardzo wysoka. Jeżeli podciąga się ten żar, to tak jak w palenisku kowalskim, tam można osiągnąć bardzo wysokie temperatury, a glina samoodtwardzalna do takich temperatur się nie nadaje. Rozumiem. Jeżeli chodzi, przechodząc już do samego procesu tworzenia fajki, kiedy już mamy glinę, bo w XIX i też na początku XX wieku w takim klasycznym sposobie tworzenia fajek glinianych używano odcisku w metalowej formie. Tak. Ty natomiast raczej stosujesz odlew, a nie tą tradycyjną technikę. No, zaczynałem od tradycyjnej techniki. Pokażę wam za chwilę. Zaraz właśnie pokażemy cały proces. Pokażemy proces, jak to wygląda. Zresztą na początku rzeczywiście odlewałem formy z brązu i te formy były robione dokładnie zgodnie ze starymi tradycjami. Miałem taką pracę doktorską jednego z Niemców, Martina Kriegera, i on tam dokładnie, szczegółowo, jak to Niemcy opisywał, jak wyglądały formy, jak były zrobione. Ja na tej podstawie wykonałem kilka takich form właśnie z brązu i wykonywałem te fajki. Na niektóre konkursy fajki wykonywałem właśnie tradycyjną metodą. No ale jest to jednak takie powielanie dosyć, powiedzmy sobie, szablonowe. Te formy były mało skomplikowane, a więc fajki były bardzo proste. Proste fajki są równocześnie tanie. A więc wolałem jednak robić bardziej skomplikowane fajki, chociażby ze względów ekonomicznych. Jeżeli miałem, powiedzmy, 100 takich małych fajek narobić się, czy powiedzmy tych prostych, i za nie wziąć bardzo niewielką kwotę, to wolałem jednak trochę popracować. Dawało mi to satysfakcję. Ja nigdy nie byłem uzależniony od zarabiania na fajkach, dlatego że całe życie jestem nauczycielem i dlatego z jakieś tam, powiedzmy, no niewielkie, nauczyciele nie należą do kryzysów, ale nie. Jednak zawsze trochę to zabezpieczenie finansowe miałem. A czy jest jakakolwiek różnica w jakości między taką techniką oraz tą nową techniką? Czy to jest kwestia tego, że w zasadzie nie. Tylko inaczej to się robi, ale efekt jest identyczny? Znaczy, efekt jest podobny. To znaczy, jest kwestia taka. Formy były, jak były robione fajki, nie tylko w formach brązowych i metalowych. Formy były różne. Kiedyś fajki gliniane były wytwarzane przy ogromnej ilości. Dlatego wartość fajek, które pochodzą nawet z XVII, XVI wieku, wydawać by się mogło, że to są niezwykle cenne obiekty. Nieprawdą jest. Te obiekty kosztują bardzo niewiele, dlatego że one były produkowane w ogromnych ilościach. Przy praktycznie każdym warsztacie jakimś garncarskim produkowano główki fajek. Cybuchy to była inna sprawa, to byli producenci cybuchów, czyli tych przedłużek. Fajka gliniana, ta powiedzmy sobie niejednorodna, to ona składała się z główki. No i tego cybucha, czyli tego całego kija, tak, przedziurawionego, który był po to, że fajkę glinianej się nie dało trzymać w ręce. Ona była zbyt gorąca podczas palenia i stąd to przedłużenie to cybuchowe. Na końcu z zasady był ustnik rogowy, że podzielony na takie segmenty, gryzak tak zwany, że jak się przegryzło jedną część, to się odrzucało i następna była, i następna i tak dalej.
ale to już kwestia technologii. Natomiast nie ma różnicy, glina wypalona, czy jest zrobiona techniką odlewania, czy jest techniką wyciskania, ona ma własności bardzo do siebie zbliżone. Wszystko zależy od temperatury. I tak na przykład kiedyś produkowane były fajki też z porcelany, tak zwane fajki rezerwistów, które były porcelanowe. Oczywiście porcelana nie nadaje się do wytwarzania fajek. Dlaczego? Dlatego, że porcelana jest pieczona w bardzo wysokiej temperaturze, nie chłonie kondensatu. Dlatego stosowano odstojniki specjalne, czyli te fajki były kilkuczęściowe. Każdy chyba widział te fajki rezerwistów, jak one wyglądają. W każdym razie ten odstojnik porcelanowy kondensował, czy powiedzmy zbierał ten sok, czy jak to nazwać, sok to jest nieodpowiednie chyba słowo. Niemniej jednak tam się kondensował najgorsza rzecz, która występuje podczas palenia. Co zatrzymuje się na filtrach, teraz jak palicie fajki to filtrami, to zatrzymujecie, a tam było to. Dlaczego fajka rezerwistów? Dlatego, że kiedyś zwyczaj taki, szczególnie w Austrii, był, że żołnierze, którzy wychodzili ze służby wojskowej, teraz był taki zwyczaj, już chyba minął, że chusty. Tak? Żołnierz wychodził z wojska, malowali sobie tam przed wyjściem, ileś tam 100 dni, jakieś chusty. To były całe dzieła artystyczne, że to jest cała dziedzina, powiedzmy sobie, jakieś tam sztuki związane z tymi chustami rezerwistów. A kiedyś, dawniej, jak wychodzili z wojska, to podarowali sobie, zamawiali u garncarzy, tam powiedzmy u tych ludzi, którzy celami zamawiali fajki porcelanowe. I tam z tyłu na fajkach często jest wymienione nazwiska, imiona tych ludzi, z którymi się służyło razem. I taki emerytowany, czy powiedzmy rezerwista, kiedyś siedząc sobie, wspominał sobie tam, z kim był kiedyś w wojsku, prawda, paląc tą fajkę. Także różne materiały były stosowane do fajek. Natomiast z zasady stosowano białą glinkę, która była robiona metodą wytłaczania. I często stosowano fajki jednorodne, czyli fajki, które nie wymagały jakiegoś ustnika, tylko po prostu typowe holenderki, które miały po prostu długi cybuch, ale jednorodną konsystencję, jednorodny jakby stan materiałowy, że tak powiem. Ten sam materiał cały czas był. No jak widzieliście, po zalaniu odczekaliśmy teraz 15 minut, i glinę, którą wcześniej zalałem do form, wylewam. Nie znaczy to wcale, że w formach nic nie pozostanie. W formie pozostanie właśnie cienka warstwa gliny, która tworzy fajkę. Jedna. Im dłużej masa lejna pozostaje w formie, tym grubsze ścianki fajki powstają nam. I kubki. Ponieważ fajki będą dwuścienne, czyli pomiędzy komorą paleniskową a główką fajki będzie powietrze. Dlatego musimy dodatkowo wklejać kubki. I teraz po odlaniu ja już przygotowałem sobie inne formy, które odczekały swoją godzinę czasu. A teraz wystarczy poczekać godzinę z tymi formami i przystępuję do otwierania form. Pierwszą formą, którą otworzę, to będzie forma trzyczęściowa Franciszka Józefa. Naszego, już w Galicji jesteśmy. Tak jest. Nie był to, powiedzmy sobie, człowiek nam sprzyjający, no ale mimo wszystko, no jakoś jego się z pobłażaniem patrzymy na tego agresora. A więc zwróćcie uwagę, że po otworzeniu jednej części uzyskujemy główkę, otwieramy drugą część, mamy tu plastelina, jeszcze została nam i teraz wyciągamy fajkę. Oczywiście fajka ta jest w konsystencji ciasta. Więc teraz jakbym ją zgniótł, to natychmiast by się przestałaby ten. I teraz obcinam to. Zwróćcie uwagę, co to za glina jest. Ta glina, którą obciąłem, jest to glina w konsystencji ciasta. Glina bardzo plastyczna, bo tylko takie gliny nadają się do odlewania. Zwróćcie uwagę, że jeżeli wałeczek zrobiony z tej gliny
jeżeli zginam go, on nie pęka. Praktycznie bardzo słabo pęka, co znaczy, że jest gliną tłustą. Obcinam mu głowę, to znaczy nie głowę, tylko tutaj... Ale że cesarzowi? Tak, 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 jednak mimo wszystko. Skandal. Ale za to go wzbogacę o kubek. I teraz tak, ponieważ muszę otworzyć kubek, żeby móc sobie cesarza zaopatrzyć. W tym momencie w takiej fajce w żadnym wypadku nie dałoby się palić. Dziura przeogromna jest. Zwróćcie uwagę, że uzyskaliśmy cienkościenną główkę cesarza. Cienkościenną. Jeżeli dłużej bym zostawił glinę rzadką w formie gipsowej, te ścianki by były grubsze. Oczywiście trzeba, doświadczenie mnie uczy, jak długo muszę wyczekiwać, żeby ta grubość była optymalna. To jest otwór na cybuch. Na cybuch, w zasadzie na ustnik. Tutaj wejdzie po wypaleniu tej fajki, tutaj muszę wkleić korek, następnie w korku zrobić otwór, dlatego że bezpośrednio ustnik nie może wchodzić do ceramiki, gdyż no, szczelność by była wątpliwa. Dlatego zawsze wypełniam tutaj tę przestrzeń korkiem i następnie ustnik wchodzi do korka. Teraz, ponieważ muszę uzyskać dwuścienność tej fajki, ona jest jednościenna na razie, prawda? Tylko jedną ściankę mamy. Drugą ściankę uzyskam otwierając kubki. Kubki były robione metodą tą samą odlewania. Czekaj, to są tamte kubki, te są starsze, bo te, które już wcześniej sobie zrobiłem. Tak wyglądają kubki. Kubek jest za długi, ponieważ ma kanał wlewowy ten, on jest niepotrzebny, a więc jego się pozbywam. Jednym cięciem. I teraz należałoby wkleić ten kubek tutaj. Ponieważ jak widzicie, to nie wchodzi dokładnie. Muszę poszerzyć pod kątem 45 stopni ten otwór. To już doświadczenie mnie nauczyło, jak to się robi. Otwór teraz będzie odpowiedniej wielkości. Kubek muszę w jakiś sposób nawilżyć gliną i nawilżyć gliną też tą część. Glina robi zaklej w tym wypadku. Taka ciapalapa. I następnie wkładamy kubek, przyciskamy go do środka. Teraz następuje ujednolicenie. Ważną rzeczą jest, żeby kubek miał tą samą konsystencję, co główka w tym przypadku cesarza. I teraz takimi ruchami dociskowymi uzyskuję zespolenie główki razem z kubkiem. I teraz prostymi ruchami pozbywamy się nadmiarów. Nadajemy okrągłość tej główce, żeby to było równe. Teraz jest czas na to, aby zrobić otwór. No. Można robić jeden otwór, można robić też więcej otworów. Otwory przebiegają pionowo, a więc wypalić tytoń można do samego końca w takim cesarzu. Robię jeden otwór. Mój kolega Szymon Ligaj robił próby, z Krakowa zresztą, robił próby, czy lepiej się pali z jednym otworem, czy z pięcioma otworami. Wbrew moim przypuszczeniom byłem przekonany, że pięć otworów będzie lepiej. Okazało się, że jednak nie. Pięć otworów jest... coś tam Szymon mówił, że kilka osób paliło i uważają, że jeden otwór jednak jest lepszy. Więc widać, że czasami przypuszczenia i logiczne myślenie trzeba odrzucić i zdać się na doświadczenie. Wybitnych zresztą fajczarzy, tak jest. Fajczarzy z Krakowa.
No, teraz można się pozbyć tych nadlewów. Oczywiście ta fajka będzie wymagać jeszcze po wysuszeniu sporo pracy. Oczywiście trzeba też zaznaczyć, kto tą fajkę zrobił. A więc wkładam sobie tutaj takie urządzonko blokujące i stempluję go swoją pieczęcią. Ja może słabo trochę. Trzeba wyraźnie, żeby było naprawdę widać. A, chyba widać, tak. I teraz ta fajka praktycznie jest przygotowana do suszenia. Oczywiście, taki Franz Josef, on może teraz zostać jeszcze dodatkowo, na przykład nie posiada, czego on nie posiada? Nie posiada dziurek w nosie. Do okulary zapomniałem, ale to nic, może trafię. Więc trzeba delikatnie może tutaj zaznaczyć mu te otwory nosowe, tak? Można też podnieść mu trochę wąsy, bo te wąsy trochę płaskie są. Można mu zrobić w ten sposób, że te wąsy będą troszeczkę bardziej podkręcone. Teraz jest na to czas. Później już się nic nie da z tym zrobić. Widać, że ten cesarz akurat nie będzie troszeczkę miał podkręcone wąsy. Teraz tak, dawne fajki, to zauważył Krzysiek wcześniej, jak żeśmy obserwowali stare fajki z XVII wieku, że one tak mają połysk taki ciekawy. Ten połysk uzyskuje się właśnie w tym stanie prawie. On musi być bardziej jeszcze sucha, ta glina, ale jeszcze trzeba by z pół godziny poczekać i wtedy ona jeszcze nie będzie sucha całkiem, ale nie będzie też całkiem mokra. I wtedy twardym przedmiotem, kiedyś robiono to agatem, poleruje się całą fajkę. No jest to niezwykle żmudna praca, ale za to daje efekt takiego połysku. Tylko gliny tłuste dają nam właśnie ten połysk, który potem po wypaleniu daje tak jakby efekt delikatnego szkliwa. Zwróćcie uwagę, że praktycznie możemy dać mu teraz spokój i wysuszyć go. A po wysuszeniu przeczyścić papierkiem ściernym, dodać pewne dodatki, które tam uważamy, że trzeba poprawić, a następnie włożyć do pieca. Jaką zaletę ma fajka dwuścienna w porównaniu z jednościenną? Pierwsza rzecz, jeżeli ten cesarz byłby cały z gliny zrobiony, byłby dużo cięższy, o wiele cięższy. Teraz jest stosunkowo lekki. Druga zaleta to jest ta, że fajkę tą można trzymać w dłoni. Jeżeli byłaby ona zrobiona z pełnego materiału, podczas palenia rozgrzewałaby się do tego stopnia, że nie dałoby rady ją trzymać w dłoniach. Oczywiście załatwiano tę sprawę za pomocą cybucha. Jeżeli tutaj dodalibyśmy bardzo długi cybuch, to nie musielibyśmy w jakiś sposób dotykać cesarza i palić by się dało też w jednorodnej fajce takiej. Natomiast ta fajka jeszcze ma zaletę tą, że otwór jest pionowy, w przeciwieństwie do fajek drewnianych, gdzie otwór jest poziomy. I tutaj do samego końca można wypalić tytoń bez pozostawiania jakichś tam niedopalonych części. No właśnie, bo ty też słyniesz z tego, że lubisz robić eksperymenty przy tworzeniu fajek glinianych. Już częściowo się podzieliłeś tą informacją, pokazałeś tutaj co i jak, ale mógłbyś to rozwinąć? Czy jakie eksperymenty robisz, jak masz w planach? Kiedyś, jeżeli w Bydgoszczy, kiedy Tadeusz Wojtuszkiewicz, prezydent tamtejszego klubu, był czynny, robiliśmy różnego rodzaju konkursy palenia w fajkach glinianych. Był konkurs między innymi palenia szybkiego, 2 gramy, trzeba było wypalić jak najszybciej. No paskudny konkurs w tej sali, w której żeśmy palili. W momencie zrobił się taki dym potworny, że nie dało się oddychać. Zwycięzcą, o ile pamiętałbym, Zbyszek Bednarczyk. Zdaje się, że 2 gramy palił chyba 30 sekund. Proszę sobie wyobrazić, 30 sekund i to wypalenie 2 gramów. Co się tam musiało dziać w tym? No, nie były to najprzyjemniejsze wrażenia, niemniej jednak jako efekt. Tak samo paliliśmy w fajkach wodnych. Było palenie w fajce jednosmokowej, czyli każdy miał swoją fajkę wodną, którą robiłem, ale też Tadeusz zaproponował fajkę dwusmokową. 2 osoby paliły razem jedną i tą samą fajkę.
Tam był potem spór, kto ma tą fajkę dostać, nie? To tam było losowanie zapałkami. Który tam złamał sobie zapałkę, to ten wylosowywał tą fajkę. Czyli były dwa smoki na przemian. Jeden zatrzymywał, drugi ciągnął. No fajnie, to ta rywalizacja, żeby fajka nie zgasła, była dosyć fajna. No i między innymi tam właśnie te wszystkie robiliśmy eksperymenty. Natomiast ostatnim moim eksperymentem jest fajka wodna. No i to właśnie ta fajka. Tutaj pozwoliłem sobie narysować schemat tej fajki, a tu mam przekrój. Jedna z fajek przeciąłem na połowę. Zwróćcie uwagę, że jeżeli wodę wleję na to, do tego poziomu, co tutaj na schemacie widać, to kiedy przez ustnik wytwarzam tutaj podciśnienie, ciśnienie atmosferyczne siłą rzeczy dociska tytoń niejako, czyli to powietrze wchodzi tędy, żeby wyrównać przedciśnienie i nadciśnienie, które jest atmosferyczne. I tym sposobem bulkami powietrze przechodzi i mamy filtrowanie tego palenia przez wodę. A czy taka fajka nie śmierdzi po takim paleniu? No, jak każda. No, może być, że ta woda musi być wymieniana. Oczywiście fajkę taką glinianą widać, że ona jest cała jednorodna. Tutaj ta część przynajmniej. Można ją w wodzie nawet gorącej myć i czyścić. Niektórzy stosują jeszcze dodatkowo spirytus. Niektórzy zamiast wody wlewają tutaj różne inne płyny sobie, prawda? Słyszałem o koniaku, o jakieś brandy, że przez to też dodatkowe jakieś efekty się uzyskuje. A więc widać, że prosta konstrukcja, fajka wygląda w ten sposób. To jest ta fajka. Teraz jeżeli ja będę pociągał, ja już wlałem tutaj wodę, usłyszycie takie bulgotanie. I to właśnie jest to filtrowanie przez wodę. No oczywiście, to, tak prawdę mówiąc, jest to mało praktyczna fajka. Trzeba uważać, żeby ta woda się nie wylała. No jest to filtrowanie, ta woda potem rzeczywiście jakiś tam zapach ma śmierdzący. Natomiast chodzi tylko o czysty eksperyment, że takie coś zrobić się da i można to zrobić. Także tutaj jeszcze jedną fajkę chciałem przedstawić, ponieważ w Przemyślu zostały wykopane na fortach przemyskich, prawda? Słynna twierdza Przemyśl. I w twierdzy przemyskiej została wykopana taka fajka i kiedyś zorganizowaliśmy konkurs, kiedy było chyba któreś setlecie, chyba tak, stolecie zakończenia wojny pierwszej światowej. Zrobiliśmy konkurs palenia w tej fajce, właśnie kopii fajki, która została wykopana na naszych tutaj fortach twierdzy Przemyśl. Marku, chciałem się ciebie zapytać o taką kwestię historyczną. Mianowicie, jak wiadomo, kiedyś fajki z gliny były niesłychanie popularne, ale ostatecznie zostały wyparte przez inne surowce, głównie przez korzeń wrzośca. Skąd to się według ciebie wzięło, że te fajki w obecnych czasach, chociaż do gliny jest łatwy dostęp, no już nie są tak popularne i właśnie dlaczego zostały wyparte przez inne rzeczy? No kilka przyczyn. Przede wszystkim zalety wrzośca. To ewidentnie jest decydująca cecha tego, że glina przestała. Glina jest, no jak powiedziałem, wrażliwa na pęknięcia. Mało z tego, glina jednak pamięta zapach tego tytoniu. Po pewnym czasie taka fajka zaczyna jednak mimo wszystko śmierdzieć trochę. Także nie ma tego komfortu palenia. A tu przerwę ci, bo opinia jest zupełnie odwrotna, że fajka gliniana nie chłonie tak bardzo aromatów jak korzeń wrzośca, że można w niej palić czasami nawet różne rodzaje tytoni, oczywiście z umiarem i ona nie przesiąka tak bardzo i zachowuje taką dość dużą neutralność. Tak, tak. To pod tym względem tak. Natomiast jeżeli chodzi o czas palenia, w fajkach wrzoścowych można palić wiele lat. Natomiast w fajce glinianej, jeżeli ktoś od czasu do czasu sporadycznie, one bardzo dobrze nadają się do testowania tytoni. Szczególnie biała glinka. Jeżeli ktoś chce spróbować sobie jakiś nowy tytoń, no w tym momencie glina bardziej się nadaje, bo glina nie pamięta tak poprzedniego smaku jak wrzosiec.
rzec. Tak? Natomiast no, do wady gliny, glina przestała być funkcjonować podczas wojen już napoleońskich. Fajka gliniana była taka mało, przestała być troszeczkę popularna z uwagi na to, że podczas wojny no, ona była jakby krucha i wrażliwa. Wydaje mi się, że ona raczej nie należy spodziewać się powrotu fajki glinianej wobec tak szerokiego rozwoju fajek drewnianych. I jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o wrzosiec, no jest to materiał o wiele, bardziej szlachetny i myślę, że kiedyś fajki gliniane były w ogromnych ilościach produkowane, w ilościach milionowych przez jedne z fabryk, to w ogromne ilości i to wszystko szło za ocean. Popularne były we wszystkich kręgach, nie tylko marynarze palili, ale na dworach i szlacheckich, i królewskich były specjalne palarnie, także fajka gliniana myślę, że odeszła bezpowrotnie już w przeszłość. Ja z sentymentu i powiedzmy sobie z jakiejś tam z nostalgii do tych starszych czasów jeszcze próbuję coraz to nowe jakieś wzory wyszukać. Natomiast myślę, że no fajka brzoźcowa ma przed sobą przyszłość. Zresztą mi też się podoba bardziej fajka brzoźcowa niż gliniana. No, jednak tak los zdarzył, że robię te fajki gliniane. No właśnie trzymając się trochę tematu, no zahaczyliśmy o plusy i minusy fajek glinianych. Jakby pan tak, jakbyś je tak wylistował. Znaczy, wspominałem przy tym, jak robiłem tą fajkę, że przede wszystkim fajki dwuścienne, gliniane, mają tą zaletę, że no nie nagrzewają się. Mają dosyć dużą powierzchnię chłonną, dlatego że cała wewnętrzna powierzchnia i główki, i paleniska jest do dyspozycji dla tego dymu tytoniowego. Jest duża powierzchnia chłonięcia. No, dym jest stosunkowo chłodny. No i to są zalety takie podstawowe tej fajki. Poza tym przepalić nie sposób jest fajkę glinianą. Można ją palić i palić bez końca. Natomiast jak mówię, no nic nie trwa wiecznie. Kiedyś w takiej książeczce fajki galicyjskie, chyba Potocki napisał taką krótką publikację na temat fajek galicyjskich i wspominał o tym, że te główki fajek no były po pewnym czasie wyrzucane, dlatego że smoła, która tam się nagromadziła, ona już nie pozwalała na dalsze palenie. Podejrzewam, że zapach też nie był najprzyjemniejszy. Natomiast, co ciekawe, podobno cyganie, tak sugeruje Potocki, skupywali te stare, czy zbierali te stare główki zużyte już, wydrapywali stamtąd tą smołę i stosowali ją jako lekarstwo. Również dla dzieci, co mnie zaszokowało. Zabijało to głód w końcu. Być może, że zabijało głód, być może, że zabijało też wszelkie inne paskudstwa. Ja słyszałem o innej historii, mianowicie jak huculi palili fajki. Ta. Mianowicie tam był cały jakby obrząd palenia tej fajki, że całą taką z metalu wykonano fajkę, czy z innego musiężną, wkładano do ogniska, ona się rozgrzewała, palono ten tytoń. I on był bardzo ostry i oczywiście no nie dopalano do końca tej fajki, no nie dało się, więc tą resztkę wygrzebywano, jeszcze wkładano do ust i przeżuwano, żeby jeszcze wydobyć ostatki tej nikotyny, która się tam znajdowała i to ono zabijało głód, więc no to jakieś zastosowanie miało. Na stepach tych, powiedzmy sobie, kozacy również, w tych siczach kozackich, tam był też taki zwyczaj, że to w zasadzie był trochę taki bandycki zwyczaj. Oni wyruszali na wyprawy, wracali w tych siczach swoich, mieli obowiązek, tam był kucharz i kucharz miał obowiązek pilnować strawy, ale równocześnie był odpowiedzialny za fajkę, która miała nie wygasnąć. Często jak nie udawało mu się to zrobić, no kozacy się na nim mścili. Często po prostu był karany za to. A fajka wyglądała ogólnie tak, że była to... Ja chciałbym taką fajkę kiedyś spróbować zrobić, bo tylko z opisu z jednych książek zbiorowa, mam. Tak? Zbiorowa fajka. Nie była to fajka wodna z tego, co ten, ale każdy miał swój cybuch i jakby powiedzmy sobie, myślę, że bryła gliny, w której był dołek paleniskowy i do tego dołka były poszczególne kanały paleniskowe. Każdy, który przyjeżdżał z tych kozak, dołączał się do tej fajki i cały czas obowiązek kucharza był, żeby utrzymywać tam jakimiś glikami ten żar, żeby kozak mógł sobie spokojnie się zaspokoić tą fajką akuratnie. Także no, zwyczaj wiele było i
glina, podejrzewam, że funkcjonowała dłużej niż wrzosiec. Ale no, wszystko przemija, no i tym sposobem wydaje mi się, że nawrotu do gliny, w sensie jakiejś dłużej popularności, chyba nie będzie. A owszem, no, to na pewno są miłośnicy, kolekcjonerzy, którzy zbierają rekonstruktorzy historyczni, którzy też korzystają. Oczywiście, tak. Że tak. Na podstawie fajek glinianych datuje się pewne fakty historyczne. Zresztą w ogóle ceramika, często znajduje się te fajki w różnego rodzaju latrynach. Tak? Słyszałem, że w Krakowie kiedyś robiłem fajkę taką, którą tam w Krakowie paliliśmy w muzeum archeologicznym. To była kopia fajki, która bodajże w latrynie została znaleziona w tym. No, oczywiście to była kopia fajki. Tak, nie wiesz tego, tak. że tam jakieś przeszły jakieś pewne elementy z latryny. Nie? Także no, historia, dużo by mówić o fajkach historycznych. No, takim wybitnym znawcą fajek glinianych jest Edward Zimmerman, mój kolega, zresztą napisał książkę na temat tych fajek. Oni zbiera fajki i datuje je w sposób profesjonalny. No. I wielokrotnie z nim rozmawiałem, to opowiadał, że taka moc fajek, jaka była produkowana w XVII i XVI wieku, to jest niewiarygodna rzecz. Żadnych przedmiotów nie produkowano w takich ilościach, jak właśnie fajki gliniane. No właśnie, teraz powoli już będziemy kończyć, ale chciałem się jeszcze zapytać ciebie, bo już wspominałeś o tym wcześniej, jak czyścić taką fajkę, że można ją myć na przykład. Natomiast pytanie jest pokrewne, ale trochę inne. Jak o taką fajkę dbać? Czy są jakieś procedury? Co można robić, żeby ona mimo wszystko służyła długo i cieszyła się smakiem? No, ja nie będę ukrywał, że nie spodziewam się, że ktoś mając fajkę na przykład Piłsudskiego albo Franciszka Józefa, że ją namiętnie codziennie pali, prawda? To jest fajka raczej dekoracyjna. Oczywiście daje się palić, ale ona więcej czasu spędza gdzieś tam na półce, na kominku, przy kominku czy gdzieś. Natomiast jeżeli chodzi o... córka przechodziła, akurat nie mnie rozbiła z tego. Niemniej jednak wydaje mi się, że dbanie o nią polega na tym, szczególnie białe fajki, jak robię. Teraz robię z czystej białej gliny. No, trzeba by ją traktować podobnie jak piankę morską. A z pianki morskiej fajkę to też trzeba trzymać w sklepach, na przykład trzeba rękawiczki zakładać często przy tych droższych fajkach, żeby ją sobie podtrzymać. To samo wydaje mi się, każdy może ją... bo łatwo jest uświnić i ubrudzić fajkę glinianą. Prawda? To znaczy, że ona nie jest szkliwiona, ona jest z czystej gliny zrobiona. Właśnie, tak sobie pomyślałem, skoro ty lubisz tak eksperymentować, a nie myślałeś o tym, żeby taką fajkę glinianą pokryć woskiem? Na zasadzie tak jak się pokrywa piankę morską, można spróbować, co się stanie z kolorem na przykład? Tak, robiłem takie rzeczy. Mało z tego, robi się tak zwane emulsje woskowe. To są emulsje, które kiedyś dawniej były stosowane. To jest węglan potasu. On powoduje to, że wosk rozpuszcza się w wodzie. Co dziwne, nie spodziewałem się tego, ale kiedyś mój kolega chemik mnie tego nauczył. A więc po prostu w obecności węglanu potasu wosk podgrzewa z wodą i z węglanem potasu, on tworzy takie mleczko woskowe. I to mleczko woskowe, ono było kiedyś stosowane zarówno do impregnacji figur gipsowych, a więc surowe figury gipsowe malowało się tym mleczkiem i następnie polerowało i wtedy uzyskiwało się ten delikatny woskowy połysk. Ja próbowałem robić to na fajkach, to wychodzi. Ten delikatny połysk pozostaje. Nie jest on taki intensywny, ale jednak na pewno można eksperymentować z tym. No wtedy mniej brudu łapie. Mniej brudu łapie, oczywiście, że tak i ten. No, jak mówię, można na różne sposoby, no powiedzmy sobie, impregnować te fajki. Natomiast wszelkiego rodzaju impregnaty jest to już dodatek czegoś sztucznego, dodatek czegoś, co nie jest naturalne. A w tym wypadku no, trzeba by było w przypadku wysokich temperatur tego unikać. Opuścimy teraz już tematy fajkowe i chciałem się ciebie zapytać o twoje pasje, zainteresowania, poza oczywiście ceramiczne. No to tych pasji jest dużo. Świat dookoła jest taki ciekawy, że gdzie ja się dziwię ludziom, że ktoś może się nudzić. No, gdzie spojrzymy, wszędzie jest bardzo wiele ciekawych rzeczy. No, taką pasją moją, powiedzmy sobie wielowiekową, że tak powiem, wieloletnią, to jest fizyka oczywiście. Całe życie zajmowałem się fizyką i fizyka nie przestaje mnie pasjonować. Cały czas staram się
zgłębiać. Oczywiście na poziomie takim bardziej filozoficznym niż takim technicznym, dlatego że teraz dorównać powiedzmy sobie temu pędowi technicznemu, który się dzieje powiedzmy w świecie cząstek elementarnych chociażby albo elektroniki i tych wszystkich układów, no jest bardzo trudno. To są bardzo wąskie specjalności. Natomiast w dalszym ciągu, mimo tylu lat, fizyka nie przestaje mnie pasjonować i zadziwiać. Natomiast z innych pasji, no to ogólnie przyroda. No kiedyś zajmowałem się wytwarzaniem powrozów. Mam takie urządzenia do robienia powrozów. Długi czas żeśmy te powrozy z kolegą wytwarzali. No, hodowałem tykwy, byłem wybitnym hodowcą tykw tutaj na naszym terenie. Co widać na twojej posiadłości. Zresztą propagowałem je wszędzie, gdzie tylko mogłem, rozdając nasiona. Także bywało tutaj, że tu jest setki tykw na całej przerwie rosły. Myślę, że trudno mi wymieniać. Kiedyś fotografiką się pasjonowałem, prowadziłem nawet kółko fotograficzne. Jestem żeglarzem, w zasadzie sternikiem jachtowym. Wiele tych zainteresowań mam i myślę, że one się nie... Jeszcze znajdę sporo ciekawych tematów do tego, żeby jeszcze do czegoś się tam zapalać. No, pewnie można by było się bardziej poświęcić jednemu tematowi, ale myślę, że życie jest za krótkie, żeby tylko i wyłącznie tak wąsko, powiedzmy sobie, kroczyć tylko jedną wąską drogą, powiedzmy sobie. Wydaje mi się, że ludzie, którzy mają pasję, to są ludzie o wiele bardziej wartościowi. Poza tym, żeby przekazać tą pasję komuś. Ja myślę, że może ktoś tych, którzy słuchają nas, może pomyśli sobie, może ja bym też fajkę z gminy sobie ulepił. Naprawdę nie jest to trudne, to jest łatwe. Jest na to pewna okazja. No. Dlatego, że Marek przygotował dla was fajkę wykonaną z gliny. Mhm. Zaraz o niej powiemy więcej. Natomiast wygrać ją może, kto ją może wygrać? No może ją wygrać osoba, która w komentarzu pod tym filmem, do najbliższej niedzieli włącznie od daty emisji tego materiału, napisze swój pomysł na fajkę glinianą. Opisze ją, jaką by chciał, jaka by miała być, jakby sobie wyobrażał. Niech opisze swój projekt i ten, który okaże się dla nas najciekawszy, wygrywa i ta osoba też fajkę wygra. Jaką fajkę? No, jest to fajka Pazur. Ona jest ostatnio bardzo popularna, zresztą dosyć sporo ludzi ją kupiło. Muszę przyznać, że model tej fajki zaprojektował Bartek Antoniewski. Bartek Antoniewski, ja pamiętam, kiedyś też rzeźbiłem fajki drewniane, ale oczywiście zawsze mnie to denerwowało. Zrobiłem fajkę drewnianą, sprzedam ją i nie mam. I koniec. I ja jak ten. I Bartek, żeby zrobić takiego pazura, to on musiał pracować wiele dni we wrzoścu. Natomiast ja robiąc formę, mogłem ją powielać potem wielokrotnie. I tutaj to jest zaleta też właśnie produkcji fajek glinianych, że można je powielać i nie pozbywać się tego kształtu, do którego żeśmy się przyzwyczaili, który nam się akurat nie podoba. Także jest to fajka dwuścienna, pazur, oryginalny model wykonany przez Bartka Antoniewskiego, wybitnego naszego fajczarza. Także zachęcamy do aktywności. Piszcie, czekamy na wasze komentarze. No i cóż, na końcu jakieś słowa do widzów? No, zachęcam do obserwowania świata i przede wszystkim do zajęcia się, spróbowania podejścia do ceramiki. Ceramika jest naprawdę bardzo wdzięcznym zajęciem. Niekoniecznie trzeba mieć toczek i na kole robić tą ceramikę. Z ceramiki można lepić wszystko. Zwłaszcza, że w miastach są wypalarnie, gdzie można spokojnie pójść, zapłacić i wypalić. Jeżeli chodzi o te wypalarnie, które powiedziałeś, ja tutaj chciałbym zadeklarować, ponieważ ja sam konstruuję piece. Jestem fizykiem, więc łaski nie robię. Nie? Także te piece, w których wypalam, sam robię. A więc z chęcią, jeżeli ktoś ulepi cośkolwiek z gliny, jakąś fajkę albo coś, z chęcią wypalę ją bez żadnych kosztów. Trzymajcie Marka za słowo. Powiedziałeś, już za późno. Powiedziałem, już nie da tego odwołać. Hawk. To już poszło. Z chęcią to zrobię i będę się cieszył, jeżeli ktoś wspólnie ze mną będzie tą pasję dzielił. Dobrze. Dziękuję pięknie. Dzięki. Za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wam za oglądanie. Czekamy na wasze komentarze i trzymajcie się. Na razie.
Przed wami Marek Parol. No miło mi. To może jeszcze raz zrobimy. A może, ale o co chodzi? Ja nie, mówię bo... tak jakby do widzów, żebym się zwrócić. Znaczy, są widzowie, możesz mówić trochę do mnie, możesz trochę mówić do widzów. To jak? Co, to jak ty mówisz, Marek, co ja mam powiedzieć w takim układzie? No. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. No, co chcesz? No dobra, no tylko takie. No a dobra. Potem ja już zacznę z pytaniami, podziękuję ci za rozmowę i tak dalej. Dobra, powtórzmy to. Dobra.